Dobrze, i w prawo jeszcze raz. Tu mamy znak ustąp, jakby coś się stało. To trzeba się zatrzymać, ustąpić. Na światełkach na dole w lewo. Jedziemy w lewo, czegoś tam brakuje. O właśnie, o światło nam się zmieniło. Dobrze, i w prawo na światełkach. No, mamy strzałkę, to jak tamten przejechał. No właśnie, trzeba się zatrzymać przed linią zatrzymania. O, rozglądamy się zawsze na przejście i ruszamy. Jak nikogo nie ma na przejściu i nie mamy kogo puścić, to możemy jechać. To więc nie musimy się zatrzymywać, natomiast trzeba się rozglądnąć, upewnić, czy nic nie jedzie. Dobrze, możemy w lewo na światło pojechać. Jedyneczka. Wjeżdżamy na środek. Występujemy tam wszystkim z naprzeciwka. Dobrze, stop, stop. Dobrze, i ruszamy. Możemy w lewo teraz na skrzyżowanku. No, widzimy, że są dwa pasy, to na ten lewy się ustawiamy. Mamy znak ustąp, więc będziemy musieli ustąpić tu wszystkim. Dojeżdżamy do drogi. Dobra, wolne jest, to pojechałbym. My jedziemy prosto, więc musimy zmienić pas na lewy teraz. Lewy kierunek.
zmiana pasa. Dobrze, i jedziemy prosto. Dobrze, i może w prawo na światłach. I w lewo na skrzyżowaniu na światłach. Uwaga na linię ciągłą z prawej strony. No, nie mamy tu ruchu bezkolizyjnego, to wjeżdżamy na środeczek, ustępujemy wszystkim. Dobra, stop. Jak tam nic nie jedzie, to możemy. Ja nie widzę wam tutaj, czy ten ciężarówką rozsłonię. No to jedziemy, jak jest wolny. Zawrotki może pojedzie. Przez światełka na wprost będzie.
czyli musimy myśleć o zmianie pasa powoli. Jest lewy kierunek wskaz i teraz bym to zrobił. O właśnie, tu zawracamy. Tak jak ten samochód przed nami. Uwaga tu na ciągu, żebyśmy prawym kołem nie najechali. I tak do prawej krawędzi ładnie. Dobrze, i prosto. Możemy sobie podjechać do linii, o właśnie. Dobrze, i zawrócimy sobie jeszcze raz na zawrotce. Tak, zmiana pasa, zmiana pasa. Tam, gdzie ten srebrny zawraca. Tu? Tak, tak. Do prawej krawędzi, tak ładnie. Patrzymy na prawo, czy nic nie jedzie, nic nie jedzie. No to możemy jechać. Dobrze, i w prawo na światełkach tym razem. Dobrze, i na światełkach sobie pojedziemy może im w lewo. Lewo może, gdzie ta Alka? Szybko troszkę. No, gdzieś? Wpadliśmy. Prawie w pościsk.
prawo? No, w prawo pojedziemy. Najechaliśmy na linię ciągłą przed chwileczką. Dobrze, i na wprost. Musimy za chwileczkę zmienić pas ruchu, bo tam jest post. Jakieś auta zaparkowane są. Więc lepiej kierunek. Pani nam jeszcze weszła na przejście. Zgodnie z nakazanym kierunkiem. Lepiej z prawego pasa. Na prawy pas sobie zjedźmy. O, właśnie. Przepuszczamy tu wszystkich. Dojechać do drogi? Tak, tak, dojeżdżamy do drogi. Ustępujemy, ustępujemy. Dobrze, i jedziemy. Może na, pojedziemy w lewo. Kierunkowskaz. Kierunkowskaz lewy. Tu mamy ustąp. Dojeżdżamy do drogi. Dojeżdżamy do drogi. Dobrze, i na najbliższym skrzyżowanku skręcimy w lewo. Czyli zmiana pasa zaraz za przejściem. Lewy kierunek, o właśnie. Zredukujmy na dwójkę. Przepuszczamy tu pieszych, przyhamujmy. Dobrze, i pojedziemy teraz na wprost na skrzyżowaniu najbliższym. Czyli zmiana pasa na prawy. Bo widzimy, że lewy pas służy do skrętu w lewo. Albo strasznie żyłujemy się. I w lewo na światłach.
na dwójkę redukcja i jedziemy, to jest zielona. Dobrze, to mamy pierwszeństwo nad tym z prawej strony samochodem. Wszyscy najeżdżają na linię poza nauką jazdy. Nie było redukcji, ale już nie będzie. A gdybym jechała na egzaminie i nie zmieniło właśnie ani z... A to jak tam raz czy dwa razy się zdarzy, to nie ma problemu. Gorzej, jakby to było nagminne. Czasem się było wypracę. No, zgadza się. Zwłaszcza na egzamin. Dobrze, to musimy za chwileczkę zmienić pas. Tam jest dalej, rozpoczyna się parking. Tylko byle nie na przejściu dla pieszych. O, tuż za przejściem. Musimy jeszcze przewrócić to blok. Tu mamy nakazany zginąć w prawo, pojedziemy w prawo i za chwilę jeszcze raz w prawo. Ustępujemy tutaj ładnie. Dobrze, i teraz wykorzystajmy to, że pieszy tam weszły na przejście i w prawo jeszcze raz. Dobrze, i nam wprost. Ustępujemy tu, tak.
chyba czerwone światło dostał. Tak, tak, bo gdyby nie dostał czerwonego, to im też ustępujemy, bo oni mają pierwszeństwo nad nami, skręcają w prawo, my skręcamy w lewo, więc musimy im ustąpić. Bo skręcający w prawo jedzie przed skręcającym w lewo.